Siemano, naszła mnie taka refleksja, ponieważ jestem po rozmowie ze znajomym, rozmawialiśmy o dobrej kawie, o kryptowalutach, o kantorach kryptowalut, o niebezpieczeństwach, jakie mogą cię spotkać na rynku kryptowalut, i naprawdę wiele ludzi daje się po prostu zrobić w balona w bardzo prosty sposób. Czyli na przykład dzwoni do ciebie jakaś Ukrainka lub jakiś wschodni akcent tak, człowiek ze wschodnim akcentem i mówi Ci, że no prawdopodobnie zakładajesz tam i tam konto, masz nam siano do wyciągnięcia, tylko musisz podać nam na przykład dostęp do komputera albo przelać nam pieniądze. My wyślemy Ci na przykład maila albo coś w ten deseń. No i ludzie potrafią iść do kantoru stacjonarnego z taką karteczką, z wydrukowanym adresem i żądają Wysłania tam kryptowalut. Pomimo tego, że na przykład osoby, które pracują w takim kantorze, uprzedzają o tym, ostrzegają o tym, że tam jest możliwość oszustwa. I nawet jeśli osoby kapują się, wiesz, zajarzy, tam kliknie im faktycznie, no, no w sumie ja podejrzewałem, że to może być oszustwo. Ale wiesz co, ja to jednak chcę. Ja, ja bym spróbował, jakie to jest głupie. I zobaczcie, naprawdę ciężko jest udowodnić komuś, że został oszukany albo że chce go ktoś oszukać, bo ten człowiek jest tak najarany, na to tak nieprawdopodobnie przekonany, że on ma szansę coś dostać. Oczywiście, można dostać. Kryptowaluty na rynku kryptowalut, darmowe airdropy i takie różne rzeczy. Ale to jest tylko i wyłącznie wynikiem naszych działań. To, co my robimy tutaj na internecie, że my korzystamy z airdropów, z różnych ekosystemów. Jasne, tam otrzymasz taką możliwość. Ale nie otrzymasz takiej możliwości, jeśli ktoś przypadkowy, jakiś randomowy człowiek do Ciebie zadzwoni i zaproponuje Ci, że on ma dla Ciebie siano. Nie dostaniesz tego siana. To jest typowe oszustwo, więc naprawdę uważajcie na to i słuchajcie ludzi, którzy mają większe doświadczenie na rynku kryptowalut i idziesz do takiego kantoru, to posłuchaj tych ludzi, bo oni wiedzą, co jest pięć, o co chodzi i jakie były do tej pory oszustwa, jak ludzie się zachowywali, bo naprawdę grube kwoty można stracić przez głupotę. Tyle z mojej refleksji, dziękuję za uwagę, pozdro trzymajcie się.